Cześć, witajcie w kolejnym odcinku drugim z Alfą 159. Link do pierwszego odcinka znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem, więc zachęcam też do obejrzenia pierwszego filmu z tym autem. No a teraz test. Samochód, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, pozycja tutaj w tym aucie jest naprawdę bardzo fajna. Jest tutaj duży zakres regulacji, fotele są wygodne, kierownica dobrze leży w dłoni. Oprócz tego, że fotele są wygodne, to naprawdę mają bardzo ładny wzór, są zrobione z gustem. No oczywiście wiadomo, no włoski design, to mówi samo za siebie, także naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o inne elementy designerskie, to macie tutaj m.in. trzy zegary, które normalnie w innych autach są wkomponowane tutaj w te główne zegary. No tutaj macie oczywiście stan paliwa, macie temperaturę płynu chłodzenia oraz macie tutaj ciśnienie turbo do ładowania. Oczywiście ciśnienie turbo do ładowania w wielu autach tej klasy nie ma. Nawet wskaźnika poziomu płynu chłodniczego też już coraz częściej taki wskaźnik jest usuwany przez producentów. W BMW E90 nie zawsze występuje. No a tutaj w Alfie są te trzy wskaźniki. Fajnie jest to zrobione, bo jest to pod kątem, więc tutaj jakby design na plus. Bardzo też ładnie wyglądają te przeszycia tutaj na boczku drzwi z takim karbowaniem, jest to, uważam, super zrobione. Ogólnie Alfa ma bardzo dużo takich smaczków stylistycznych, które naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Na zewnątrz duże klamki, trochę przypominające jakby skalpel, z przodu centralnie oczywiście umieszczony grill, tak jak to było w poprzednich modelach, przez co rejestracja jest z lewej strony, no i, znaczy z lewej. Z prawej patrząc od przodu, z lewej siedząc w samochodzie. Lusterka odpowiednio stylizowane, także jest to naprawdę, jeżeli ktoś lubi włoski design, myślę, że jest to na pewno, nawet jak ktoś nie lubi, to jest to jeden z najciekawszych samochodów pod względem designu w swoim segmencie, bez wątpienia. Jeżeli chodzi o jakość i wykończenie materiałów, to jakość materiałów jest bardzo dobra. Oczywiście nie wszystkich, ale na przykład ten panel tutaj główny, który jest na konsoli centralnej, jest wykonany z aluminium szczotkowanego i z tego co go dotykam, to prawdopodobnie jest to prawdziwe aluminium, naprawdę bardzo to ładnie wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o tą nakładkę, ona też jest wykonana na kierownicy z prawdziwego aluminium. Spasowanie elementów jest też całkiem przyzwoite, oczywiście czasem jakieś tam lekkie trzaski się pojawiają w niektórych miejscach, ale jak na to, jak na markę Alfa Romeo, która kiedyś z tym wykończeniem było różnie, to tu w tym modelu widać wyraźny progres i za to ogromny plus dla Włochów, że się tak postarali. Ogólnie cały projekt jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o design wnętrza. Jeżeli chodzi o minusy, no to skrzynia biegów, tutaj jak widzicie, samochód ma około 200 tysięcy, kierownica troszkę przetarta jest, skrzynia biegów, a samochód ma 200 tysięcy, bo jest jakby bezpośrednio sprowadzony od Szwajcara, więc takie mankamenty są. No i co? No i jeżeli chodzi o fotele, to też widać w niektórych miejscach lekkie ślady zużycia, bardzo, bardzo delikatne, no ale wiadomo, auto ma już swoje lata, więc no niestety wiek też robi swoje. Ale generalnie większość tych elementów jest naprawdę w całkiem przyzwoitym stanie. Być może to też kwestia tego egzemplarza, ale tak jak mówię, no tu oceniając na podstawie tego egzemplarza, to naprawdę materiały są przyzwoite. No i tutaj nie ma się do czego za bardzo przyczepić, obiektywnie patrząc. Minusem według mnie jest system inforozrywki, który jest mocno przestarzały, działa bardzo wolno. Fakt też, że dzisiaj mamy temperaturę na minusie, więc samochód troszeczkę stał, więc ten system może dlatego też tak reaguje. Jakby się samochód nagrzał, to prawdopodobnie by reagował szybciej, ale jest dość przestarzały. Z drugiej strony trudno oczekiwać od auta sprzed dekady, że ten system będzie nowoczesny, jednak moim zdaniem w BMW ten system był nowocześniejszy, tak? Ale to jest moje zdanie. Jeszcze jedna ciekawa rzecz we wnętrzu jest taka, że macie regulację nawiewu na szybę, który też właśnie tutaj możecie sobie takimi pokrętełkami regulować. Jakby dodatkowo tu macie regulację, no i tu, to też jest taki fajny dodatek. Minusem jest za to praktyczność auta. Schowek
po stronie kierowcy, po stronie pasażera nie jest zbyt duży. Kieszenie w drzwiach są bardzo płytkie i schowek w podłokietniku jest też bardzo, bardzo płytki. To jest prawdopodobnie jeden z najmniejszych schowków, jakie kiedykolwiek widziałem. Tu macie dodatkowo jeszcze taki mały schoweczek z jednym cup holderem, takim trochę udawanym, bo ten cup holder jest bardziej, ten cup holder jest bardzo płytki, więc coś tam wstawicie, ale czy w trakcie hamowania to się nie przechyli, no to ja bym tego już nie zagwarantował. Z tyłu też są małe schoweczki, znaczy w drzwiach są małe kieszenie, bardzo symboliczne. I kolejna sprawa, bagażnik. Pojemność bagażnika widzicie oczywiście na ekranie. Po złożeniu foteli podłoga bagażnika jest stosunkowo płaska, no ma takie lekkie zgrubienie, tak jakby no idzie trochę do góry, ale nie jest źle. Najgorszym punktem bagażnika jest próg załadunku. Powiem Wam, że tak wysokiego progu załadunku to chyba w życiu nie widziałem. Bo w tym segmencie jest to na pewno jeden z najwyższych progów załadunku jak na kombi. W kombi próg załadunku powinien być taki, że jak otwieracie klapę bagażnika, to macie praktycznie na równi ze zderzakiem. No tak, więc trochę ponarzekałem, ale też i pochwaliłem za design, ponarzekałem za praktyczność. Z drugiej strony, jak kupujecie Alfa, to tak naprawdę no, nie patrzycie na tą praktyczność do końca, nie oszukujmy się. Tu się liczy design. Praktyczność schodzi na dalszy plan. Ja bym tam się tym w ogóle nie przejmował, jakbym kupował Alfę w sensie praktycznością. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego samochodu, to samochód ma bezpośredni układ kierowniczy, zawieszenie zestrojono tak, że jest komfortowe, ale jednocześnie samochód prowadzi się pewnie, zarówno w zakrętach, jak i gdzieś w przypadku jakiejś konieczności szybkiej reakcji. Co ciekawe, jak sobie odpalicie jedna z gazet niemieckich, bodajże to było Automotor und Sport, zrobił jakiś taki test na YouTubie, jak znajdę to Wam wrzucę, gdzie przetestowali wszystkie auta w segmencie D, oczywiście z tamtych lat, czyli sprzed dekady, i w teście takim zwrotności i w teście prowadzenia wygrała Alfa, nawet pokonując BMW, pokonując między innymi też Audi A4 i pokonując też Honda Accord. A to są samochody, które naprawdę bardzo dobrze się prowadzą, szczególnie BMW i Honda. Audi też ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy, niestety przez to, że ma trochę silnik za bardzo do przodu wysunięty, to prowadzenie ma drobne mankamenty, ale też ten samochód się bardzo ogólnie dobrze prowadzi, więc skoro Niemcy mówią, że włoski samochód się prowadzi lepiej od niemieckiego, jeszcze z przednim napędem samochód pokonuje samochody tylnonapędowe, to na pewno coś w tym musi być i ja również to zauważyłem w trakcie jazdy próbnej. Auto, które testuję, ma silnik 2.4, wysokoprężny jest to silnik. W zależności od mocy auto przyspiesza do 100 na godzinę w 8,3 do 8,4 sekundy. Oczywiście też zależy to od tego, czy auto ma napęd na 4 koła, czy napęd na oś przednią. Osiągi niestety takie sobie w porównaniu na przykład do BMW, gdzie w E90 w wersji dwulitrowej z mocą 184 koni mechanicznych macie przyspieszenie na poziomie 7,5 sekundy, więc tutaj jest o sekundę około gorzej, no niecałą, przy 210 koniach. Troszkę słabiej, ale z drugiej strony te osiągi są w zupełności wystarczające, jeżeli ktoś nie patrzy na papierki, w sensie nie porównuje tych osiągów tak papierkowo, no to myślę, że w zupełności mu to wystarczy. Mocy akurat nie brakuje, zarówno do wyprzedzenia w trasie, jak i do dynamicznego poruszania się po mieście jest ok. Zużycie paliwa to w zależności od warunków od około 6,8 litra na 100 km, to już przy bardzo, bardzo oszczędnej jeździe, raczej bym powiedział, że bardziej 7. No a przy dynamicznej jeździe samochód zużyje 11 litrów na 100 km, więc takie są mniej więcej widełki. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to macie do wyboru tutaj z najciekawszych rzeczy, między innymi usztywnione zawieszenie, napęd 4x4 z mechanizmem różnicowym Torsen, 3-strefową klimatyzację, skórzaną tapicerkę, czujniki deszczu i zmierzchu, czujniki parkowania, nawigację, system inforozrywki, audio marki Bose oraz Night Panel, czyli podobny system jak jest w Sabach. Polega on na tym, że po wciśnięciu jednego przycisku gaśnie Wam praktycznie wszystko na desce rozdzielczej, żeby Was nie rozpraszać, i zostaje sam prędkościomierz, centralny ekran komputera pokładowego oraz system inforozrywki. Jeżeli jeszcze chodzi o przestronność tego auta, to jak na segment D Premium nie jest źle, z tyłu miejsca jest w miarę przyzwoicie.
Aczkolwiek no, musicie się liczyć z tym, że nie jest to wielkość powiedzmy Forda Mondeo, chociaż tutaj jak na Premium D jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, za co spory plus, ale tak jak mówię, no, nie ma rewelacji, ale jak na segment D, podkreślmy to, Premium jest i tak bardzo dobrze. W tym odcinku to już wszystko, ja zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, zachęcam do polubienia mojego profilu na Facebooku i do śledzenia mnie na Instagramie. Widzimy się już wkrótce. Cześć! Za udostępnienie auta do testu dziękuję firmie Auto Renaulta.